Siema, tutaj Koza kanał Koza Sport, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Stream, ponieważ tu się znajdujesz, jeżeli to oglądasz na YouTubie. I słuchajcie, sprawa wygląda tak, ostatnio byliśmy w tej karierze w Borussii Dortmund, ale się z niej przenieśliśmy do Manchester United, oczywiście za sprawą oferty pracy, którą otrzymaliśmy od Red Devils. No i tutaj już zaczęliśmy pracować, co zobaczylibyście w godzinnym odcinku, jednak nie dość, że brzmiałem tam tragicznie, to nawet tego byście nie mogli usłyszeć, bo plik mi się usunął, dlatego teraz mamy takie szybkie wprowadzenie tego, co dzieje się w tym klubie, bo zacząłem naprawdę grube porządki i dzieje się tutaj naprawdę, naprawdę sporo. Jak mogliście zauważyć, Kieran Tierney przeszedł do naszego zespołu. Szkocki lewy obrońca jest pierwszym wzmocnieniem. Jest to transfer dosyć drogi, 50 milionów plus ktoś. Już nie pamiętam, kto tam poszedł jeszcze w zamian, to zobaczycie zaraz w podsumowaniu składu, ale to co ważniejsze, jak widzicie, Kylian Mbappé zaprezentowany kibicą klubu Manchester United. No właśnie, bo przyszedł do nas Kylian Mbappé w wymianie z Martialem i drobną dopłatą, znaczy nie drobną, ale już też nie pamiętam jaką, więc szczerze wam tego nie powiem. Tutaj nie ma tego gdzieś, może gdzieś po drodze to będzie, ale około 100 milionów wydaje mi się, że daliśmy jeszcze za Francuza, dając innego Francuza w zamian, ale pozyskaliśmy najlepszego piłkarza prawdopodobnie na świecie, 95 oceny ogólnej. Tyle nie ma ani Ronaldo, ani Messi obecnie, tak więc to jest jakaś niesamowita rzecz w 2024 roku. Jak możecie zobaczyć, w naszym składzie znajduje się także De Ligt i De Jong. Ściągnęliśmy dwóch Holendrów, taki zrobiliśmy im reunion, ponieważ De Ligt przyszedł do nas w PSG, a Frankie cały czas był w Ajaxie Amsterdam. Tak więc w ten sposób wygląda to wszystko, ale jak możecie zobaczyć, to nie jest koniec naszej pracy, bo tu jest mega dużo szrotu jeszcze ze czasów rządzenia Jose Mourinho, ale też z innych transferów. I mamy na przykład takiego Belottiego, który szrotem, broń Boże, nie jest, ale... Ale ma już 31 lat bodajże, tak więc jest to problem. A jeśli chodzi o Kyliana Mbappé, to moi asystenci na czacie bardzo dobrze przypominają, że Mbappé był moim pierwszym podpisanym zawodnikiem, bo jeszcze przechodziłem przed końcem sezonu, ja go wziąłem na kontrakcie. To prawda, i zarabia tylko 500 000 tygodniowo i to jest wszystko, więc to był absolutny steal. A za De Ligta chyba poszedł Martial, tak to chyba wyglądało. Albo ja Martiala sprzedałem. Już naprawdę tego nie pamiętam, będę z wami zupełnie szczery. Tak samo pozbyliśmy się Paula Pogby do Barcelony za 100 milionów, ponieważ ten jest już 31-letnim zawodnikiem już w tym sezonie. Jego cena leciałaby na łeb na szyję, tak samo zresztą jak będzie w przypadku Belottiego, który już zbliżył się do 30. No i musimy się zastanowić, musimy zrobić jeszcze tutaj sporo porządków. Większość zawodników ze starej władzy została wystawiona na listę transferową, tak więc czeka nas naprawdę ciekawy odcinek i naprawdę ciekawe okienko transferowe. No i co? Możemy rozpoczynać, słuchajcie. Możemy rozpoczynać, zobaczyć jak to wszystko będzie się prezentowało. Jak dobrze przypominają mi moi asystenci na czacie, pozbyłem się Martiala za De Ligta, czyli Martial po prostu wrócił do Francji, do PSG. I wygląda to naprawdę ciekawie. Dobra, tak więc słuchajcie, oferta transferu za Matića. Bardzo chętnie, słuchajcie, bardzo chętnie chcemy się go pozbyć. Dostajemy zwiększenie budżetu. Budżet transferowy jest absolutnie gigantyczny w tym roku. I to jest naprawdę coś fantastycznego. My dostajemy dotację. My dostajemy trollową dotację. Słuchajcie, ja już się o tym wypowiadałem. Znaczy, rozumiem robienie sobie z tego jaj, ale nie mam zamiaru już poruszać tego tematu. Witam Koza, kiedy będzie odcinek kariery typu Road to Glory, czyli od zera na szczyt u mnie, jak odcinek na kanale, już to właśnie jest na kanale Koza Stream. Poprzedniego nie ma, bo jak mówiłem, niestety z różnych powodów się po prostu nie pokazał. Dobra, tak więc słuchajcie, zobaczmy co się dzieje. Dostajemy ofertę za Willocka. Chciałbym te pierwsze dni tutaj, kolejne, po prostu poczekać i sprzedać to co możemy, bo naszym zadaniem jest teraz uszczuplać rotację, a nie ją poszerzać jeszcze bardziej, bo zaraz skończymy, wiecie, z miliardem niepotrzebnych zawodników. Dobrze, ale musimy też zbudować skład na turniej przedsezonowy. Co ciekawe, w poprzednim odcinku miałem możliwość zmiany składu, teraz już nie mam. Dlatego musimy utworzyć sobie w centrali składu nowy skład rezerwowy. I zobaczymy, jak się sprawdzą nasi młodzi zawodnicy. Nowy skład sobie utworzymy, będzie się nazywał Rez, bo będzie po prostu na Carabao Cup, na
na te zespoły, które nie będą aż tak od nas dużo wymagały. No i to też będzie takie troszeczkę okienko wystawowe przed końcem tego, znaczy w tym okienku transferowym, żebyśmy mogli zaprezentować zawodników, których będę chciał się pozbyć, ale też żeby podbić morale tych, którzy na co dzień grać nie mogą. Jak możecie zobaczyć, mamy problem ze środkiem obrony. To będziemy musieli stanowczo wzmocnić, ale przyznam szczerze, że chętnie zrobiłbym to z pomocą jakichś młodych, perspektywicznych zawodników. I tak to wygląda. Tu oczywiście na ławce nie zasiądzie nikt istotny, bo nie mam zamiaru ryzykować urazami. Ci zawodnicy, którzy będą chcieli grać, zgłoszą się do nas sami, mówiąc, że trenerze, jest taka sprawa, bo sąsiad się śmieje, że nie gram i wiecie, o co chodzi. Dlatego Kieran tak samo usiądzie sobie na trybunach. Chłopaki w Stanach mogą się wygrzać. No i zobaczymy, jak to będzie. Kuplewego, właśnie, musimy zobaczyć w ogóle, czy Lewandowski jeszcze gra, bo przyznam szczerze, że taki młody Polak fajnie by wyglądał jako rezerwowy na początku, a potem może podstawowy napastnik, więc zobaczymy, jak się wszystko ułoży, słuchajcie. Czy to jest kariera, gdzie byłem w Borussii? Tak jest, z Borussii przenieśliśmy się do Manchester United, dostaliśmy fajną ofertę i absolutnie nie narzekam. Macie rację, że Milikowicz Savic był na ławce rezerwowych, znaczy nie wiem, czy macie rację, ale jest w podstawowym składzie. Do tego nie możemy dopuścić. Hamilton w takim razie wystąpi sobie tutaj, a Milinkowicz zmieni się z tym panem. Trwa też rywalizacja o miejsce drugiego obrońcy w naszym składzie, bo znaczy prawego obrońcy, ponieważ mamy paru młodych zawodników i ci, którzy najlepiej rozwiną się teraz w tym okresie wakacyjnym, będą trochę nie wiem, co się wydarzyło, bo i tak Milinkowicz Savic przed pierwszym. Ci, którzy będą się najlepiej rozwijali, po prostu wystąpią w... zostaną w klubie, a innych będziemy musieli się pozbyć. Siema, co sądzisz o Solskjaerze i Filanie? Nie wiem, czy to tak się wyczytał. W United ma do tego jeszcze podobno David Gill zawitać. Powiem tak, nie wiem po pierwsze, jak się czyta Solskjaer poprawnie, bo wiem, że to nie jest Solskjaer, tylko to jest jakiś Solskjaer albo inne... nie wiem, jak to się czyta. Jestem bardzo niezadowolony. Jako fan Arsenalu liczyłem, że Jose Mourinho będzie jak najdłużej w ekipie Czerwonych Diabłów. A czy coś zmieni? Była legenda Manchester United? Nie mam pojęcia. Przyznam szczerze, że tam jest potencjał ludzki, ale to jest tak źle zbudowany zespół, moim zdaniem. Jakby... to jest zespół trochę budowany jak PSG, czyli ściąga się drogich zawodników, ale nie buduje się drużyny. Zobaczcie chociażby, co zrobił Pep Guardiola. Jak ten zespół jest, i tak nie zrobił tego w pierwszym sezonie oczywiście, ale zobaczcie, że tam jest myśl. Na początku jeszcze jak przejęli szejkowie Manchester City, to przecież oni skupowali tam tych Robinho i innych i to miała być taka super paka, mieli nazwiska, ale nie mieli wyników. Oczywiście Pellegrini potem jakby szedł w dobrym kierunku, zdobył mistrzostwo i tak dalej, ale zobaczcie, jak mądrze Guardiola buduje ten zespół, jakby on buduje zespół, a nie robi transfery, to jest różnica. Dobra, tak więc słuchajcie, cały czas czekamy sobie na jeszcze oferty transferowe i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało dalej. Co tutaj się dzieje? Czy to jest znowuż moment, w którym coś jest popsute? Obawiam się, że jesteśmy w miejscu, w którym ewidentnie coś jest zrąbane jak kiedyś. Bo sami widzicie, że nikogo nie było tutaj do wymiany, a komputer sam wymienia. Już kiedyś mieliśmy taki problem, przypominam. Okej, no zostawmy to w ten sposób i zobaczymy, co nam powie. Czekamy w takim razie. No coś jest zepsute. Mam nadzieję, że nie będzie to dotyczyło głównego składu, słuchajcie. Już kiedyś mieliśmy taką awarię w karierze FIFA 18. Jak na razie awarii nie ma, jeśli chodzi o skład, ale kontuzji dostał Leon Bailey. Nie wiem, czy ja go wrzuciłem, czy wrzucił go nie Leon Bailey. Boże. Eric Bailly. Przepraszam. 8 tygodni, na tyle wypada. A my dostajemy ofertę za Luka Shaw od Manchesteru City. Okej, okay, jeżeli on ma zdradzić, to wy musicie pozbyć się troszeczkę tej floty, którą tam trzymacie. Bo innej opcji nie widzę.
Dodatkowo, słuchajcie, chciałbym pomyśleć nad jakimś... chciałbym pomyśleć... nad jakimś... nad jakimś zawodnikiem związanym z Wyspami Brytyjskimi, bo rzeczywiście troszeczkę nam się taki zrobił ten Manchester bardzo międzynarodowy, ale mało brytyjski, więc fajnie by było zobaczyć, czy Gareth Bale jeszcze gra. Mam nadzieję, że nie, bo to znaczyłoby, że możemy na spokojnie sięgnąć po jakiegoś jego regena i to by było coś fantastycznego, więc zobaczmy. Gareth Bale jeszcze niestety dycha, przepraszam, ale jeszcze 34 lata, 78 oceny ogólnej, a zobaczcie, że jest na starym kontrakcie, więc można tego jakże perspektywicznego zawodnika kupić za klauzulę 123 miliony. Nie wierzę w to, naprawdę nie wierzę w to. Zobaczymy w takim razie też Roberta Lewandowskiego, który nie wiem, czy jest starszy od Bale'a. Nie, Robert Lewandowski jeszcze gra, ale słuchajcie, z taką dietą to on może i... zobaczcie, 35 lat, 80 oceny ogólnej, cały czas w Napoli, to jest naprawdę imponujące. To jest naprawdę imponujące, słuchajcie. Tak więc na razie jest problem, jeśli chodzi o te, jeśli chodzi o te regeny, które sobie zaplanowaliśmy, ale nie jest to jakby jakieś ogromne utrudnienie. Będziemy musieli poszukać innych wzmocnień i zastanowić się, jak to wszystko poukładać. Przede wszystkim musimy też zbudować sobie dobrą rotację, dobrą rezerwę, bo na niektórych pozycjach po prostu brakuje nam odpowiednich zmienników, więc zobaczmy. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Hesaya, tutaj będzie prawy obrońca jakiś wyselekcjonowany z tych trenujących, to już sobie ustawiliśmy, więc lewa obrona będzie zmieniała się pomiędzy Kieranem a Luke'em Shaw i zobaczymy, czy Shaw zechce być naszym rezerwowym obrońcą. To jest też zawodnik, który jest bardzo podatny na kontuzję, więc istnieje ryzyko, że po prostu nam się połamie i nie będzie wtedy problemu, dlatego na lewą obronę zostawimy sobie też tego gościa. Anglik, lewośrodkowy obrońca, 25 lat, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna opcja, żeby mieć go jako takiego do rotacji. Dodatkowo, co ciekawe, on chyba jest z Liverpoolu. Znaczy ma taką koszulkę trochę, ale możliwe, że nie, może to są też te trykoty United. Nie, to jest raczej United, to nie jest nowy. Jeżeli Liverpool, to z zeszłego sezonu. Regen Ibrahimowicza. No właśnie, Regen Ibrahimowicza, Regen Ronaldo, czyli wszystko obraca się wokół pozycji napastnika. Ja powiem szczerze, swoją drogą ta obrona wygląda bardzo niepokojąco. Powiem szczerze, nie jestem przekonany co do Lukaku i Belottiego. Uważam, że powinniśmy się pozbyć obydwu tych zawodników. Jakby oni już nie będą lepsi. Zobaczmy w ogóle Lukaku, ile on ma lat? 27 stawiam, 8, bo to cały czas jest młody zawodnik. Romelu Lukaku jest przerażający, biorąc pod uwagę to, jak się na niego spojrzycie, a ile on ma lat w rzeczywistości. Romelu Lukaku. Fajnie, fajnie gro. Fajnie, że załapałaś to, co chciałem kliknąć. Dziękuję. Co jest? Romelu Lukaku ma lat... Nie, 31 też. Ojoj! Nie. To chłopaki lecą na łeb, na szyję. Chłopaki lecą na łeb, na szyję. Pamiętajcie, to jest 2024 rok. Tutaj nie ma miękkiej gry. To nie są przelewki. Kalidou Koulibaly jest już staruszkiem. Bodajże 33 lata. Tak więc musicie zrewidować tutaj swoje myślenie. Zobaczcie, bo ja rozumiem, że chcecie pomóc. Ja to mega doceniam. Po to jesteście, słuchajcie, asystentami trenera. Ale zwróćcie uwagę na to, że De Ligt, który obecnie ma 18 lat, tak chyba, ma tutaj 24 lata. Kto jest jeszcze młody? De Jong, ten ma 27. Marcus Rashford tu ma 26 lat. Kylian Mbappé ma tutaj 25 lat. Pamiętajcie, 2024 rok. Poza tym, no, staram się pomyśleć coś o tych zawodnikach z Wielkiej Brytanii. Weźmy sobie globalną sieć transferową. Weźmy sobie tego ziomeczka. Wyskautowałeś mi obrońców jakiś? Nie, on miał ich sprawdzić, okej. Więc za 8 dni się dowiemy, co z tymi gościami. Weźmy wytyczne. Nie chcę napastnika. Napastnika sobie sam znajdę. Chcę obrońcę, żebyś ty mi znalazł obrońcę, stary. Edytuj wytyczną.
pozycja środkowy obrońca. Nie musi być szybki i pracowity. Ma być dobry. Bo ja nie wiem, klasa światowa weźmy znać. O, to jest pomysł. Dobra. I wiek. To mi nie przeszkadza, ale to jest za dużo, stanowczo. Chciałbym, żeby miał mniej niż 26 lat. Wiem, że to jest ciężkie wymaganie. Ale to są moje pracowitości. To są moje wytyczne. Okej, tego nie chcemy i tego nie chcemy. Więc szukajcie mi obrońców, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i czekamy sobie jeszcze chwilę, żeby zobaczyć jak się to wszystko ułoży. Rafael Varane, ale to jest taki strasznie oklepany wybór. A my dostajemy ofertę od Barcelony za Milinkowicza Savicza. Jednak z tego co mi się wydaje, ja tego zawodnika nie chcę sprzedawać. Też jakby ile on ma lat? 29, więc jeszcze rok spokojnie może u nas pograć. A też nie możemy, wiecie, całkowicie rozpiżyć tego zespołu, sprzedając absolutnie wszystkich. Oczywiście sprzedamy bardzo dużo zawodników, ale taki Milinkowicz Savicz wydaje mi się, że jest dosyć ważnym elementem zespołu. I też na pewno jeszcze rok albo dwa nawet może u nas pograć bez problemu. W przeciwieństwie od naszych napastników, tak jak mówię, to są goście, których chce się pozbyć i zobaczymy. Dodaj do listy transferowej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie oczywiście nie chcę wychodzić, czekamy. Jak się nam to poukłada, słuchajcie? Powiedzcie mi proszę, czy dostaliście powiadomienia o streamie. Bo przyznam szczerze, że nie ma za dużo ludzi na streamie. Jestem ciekawy, z czego to wynika. Czy oglądacie innych? W czym nie ma nic dziwnego, jakby nie ma nic złego oczywiście. Tylko jakby sami rozumiecie, że jest to zastanawiające. Czemu tak to wygląda? Dobra, tak więc okej. Tak, nie, ale też dużo osób nie dostało powiadomienia. Okej, czyli teraz wszystko jasne. Dobra, mam ofertę za Pereirę, czyli naszego rezerwowego golkipera, akceptuję. Milinkowicz Savicz, to możemy odrzucić, bo tego nie chcę. Akceptuję, nie ma problemu. To są goście, którzy po prostu z nami nie zostaną. Ja nie chcę, żeby oni z nami zostawali, bo są za słabi. Dobra, gramy teraz z zespołem z Los Angeles. Na razie niech sobie komputer sam tutaj robi te zmiany. Mam nadzieję tylko, że Milinkowicz Savicz się nie połamał, a strzelił dwa gole, więc dobrze. Bardziej wolałbym, słuchajcie, propozycje bardziej brytyjskie, jeżeli moglibyście. Będę zobowiązany i zaraz zobaczymy też Regena Zlatana Ibrahimowicza. Kondycja zawodnika Chong wypada na dwa dni, ale to nie jest problem. Zobaczmy jeszcze w takim razie. Poszukajmy tego Zlatana. Tylko zastanawiam się, czy to będzie Liga MLS. Wydaje mi się, że Szwedów jest na tyle niedużo w grze, że możemy po prostu zrobić to w ten sposób, a nie przez ligę. Dajmy 25, bo to może być, tak jak już ktoś dobrze zauważył, niezbyt młody zawodnik. Okej, i zobaczmy. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Na przykład ty. No nie. No to ty. No nie, jakby zaczął w Malmö. Wiem, że to jest niemożliwe, ale to by było super. Adam Bark. To nie. A może Adam Bergström? No niestety nie. To może Denis? Niestety nie. To może Wiktor? Niestety nie. Dobra, najpierw zobaczmy, czy będzie jakiś zespół z MLS. To może być Zlatan. Tak mi się wydaje, że Krzysiek może być Zlatanem. Ale jeżeli Krzysiek jest Zlatanem, to przyznam szczerze, wydaje mi się, że nie ma innej opcji. Wydaje mi się, że to jest Zlatan. Ale jeżeli Krzysiek jest Zlatanem, to ja nie będę ukrywał, że nie do końca jestem zakochany w tym zawodniku. Znaczy ma już 23 lata, 83 oceny ogólnej. Powiedzmy sobie szczerze, jakby można by było iść w innym kierunku, no nie? W ogóle mam też dla was fajną informację. Jeżeli na przykład ktoś się zastanawia, czy zasubskrybować kanał, czy nie, jest bardzo duża szansa, że już jutro będzie odcinek z Lewandowskim. Jakby teraz półeczka nie jest po mojej stronie, ale wszystko jest gotowe. Odcinek wyszedł mega,
jest bardzo duża szansa, że jutro będzie. Nie mogę wam tego obiecać, ale jak tylko będę wiedział, że będzie, to będziecie mieli info. Wszystko będzie oczywiście na moim kanale, więc warto. Harry Kane, zobaczmy w ogóle ile on ma lat. Jestem ciekawy. 30. Cały czas w Tottenhamie, cały czas niszczy sobie karierę. No ale życie, słuchajcie, nie wszyscy muszą podejmować dobre wybory. Zastanawiam się jeszcze nad napastnikami. Dolberg. Zobaczmy Dolberga. 85, gra w Schalke. Inaczej, gdybym miał być szczery, to jest zawodnik, w którego ja bym celował, nie? To jest gościu, którego ściągnęliśmy do Borussii i teraz go wziąć, to by było coś. Rijon Aubameyanga, to jest bardzo ciekawa opcja, aczkolwiek myślę, że tak się pisze Aubameyang, a uby? Tam nie ma nic po drodze? Chyba nie ma. Okej. Zobaczmy w takim razie. A, B, C, C, D, G, G, A, Gabon. Gdzie jest Gabon? Jest Gabon, proszę bardzo. Myślę, że nie będzie zbyt wielu zawodników, dlatego nie kładę jakichś turbo dużo filtrów. Jest ten gościu. No i jest z Evertonu rodowity Gabończyk. Nie oceniam, ale chcę go kupić. Chcę go kupić, słuchajcie, bo to będzie historia Wayne'a Rooney'a. Znowuż, wiecie, znowuż ukradziony nastolatek Evertonowi. To by było coś, ale chcę poczekać, żeby pokazał nam, żeby pokazał nam komputer, jak on wygląda jeszcze. Dostałem ofertę za Tobę, ale powiem szczerze, ja tego zawodnika nie chcę sprzedawać, bo nie możemy się wypróć też z wszystkiego, co mamy, wiecie, rezerwowego, a to jest naprawdę fajny zawodnik, więc jeżeli tylko Francuz jest u mnie wystawiony, to go zdejmiemy z listy. On jest PS? Nie, on będzie PP w takim razie. Nie, nie jest na liście, on zostaje, ja go nie sprzedaję. Ja go nie sprzedaję, to jest moim zdaniem bardzo wartościowy zawodnik w rotacji. Więc nie mam zamiaru się go pozbywać. Komputer niech sobie rozstawi to w takim razie jak chce. Tutaj gramy lepszym składem. Dajemy też radość amerykańskim kibicom, bo pojawi się duet obrońców De Ligt, De Vrij, czyli holenderska siła. De Jong w środku pola, jest Kylian. Więc naprawdę atakujemy praktycznie najmocniejszym składem Atletico i ogrywamy je 3-1. Ale to chyba nie jest Atletico najmocniejsze, jakie mogłoby być. Dobra, tak więc słuchajcie, powoli czekamy na to, co się będzie tutaj działo. Nagroda z turnieju, fajnie, że te pieniądze wpadają. Co prawda nie, żeby taka kwota robiła nam jakąkolwiek różnicę. Nie oszukujmy się, ale zobaczymy. Oferta transferu Willocka, to jest ktoś, kogo ja chcę się pozbyć, bo nie ma on przyszłości w tym klubie. Ale on chyba tego nie rozumie ze swoim agentem. Twierdzi, zostanę, będzie dobrze, pan się nie przejmuje. A my chcemy też odnowić troszeczkę te tradycje juniorów. Mieć swoich wychowanków tutaj i zobaczymy. No jak widzicie, Reece Oxford nie wygląda zbyt dobrze. Humphries Grant nie wygląda zbyt dobrze, więc to nie są goście, po których będę się zgłaszał. Zaraz zobaczymy, bo tutaj scout, jak widzicie, dzielnie zaczął pracować. Pokazuje nam naprawdę fajnych obrońców, więc możliwe, że wyciągniemy ich z jakichś gorszych klubów brytyjskich. My dostajemy kolejną ofertę za Hamiltona. On je wszystkie odrzuca, my wszystkie akceptujemy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiem, co są Francuzi też, a mówię o tych Brytyjczykach, ale skoro oni są, słuchajcie, już z Ligi Angielskiej, to na taki transfer można patrzeć oczywiście zupełnie inaczej. Dobra, tak więc zobaczmy, jak to się będzie prezentowało dalej. Gramy z PSG, które w pewnym momencie oferowało mi pracę. Ja tą ofertę odrzuciłem. No czy będą chcieli się zemścić za to? Nawet jeżeli chcieli, znaczy udało im się, wygrali 4-3 pokarnych, więc kibice w Stanach mieli naprawdę ładne widowisko. No i tyle. A Romelu Lukaku kusi Milan. Tylko, że to jest dosyć mało. Jakby ja rozumiem, że on już jest leciwy, ale to jest 54 miliony za 8-8. Biorąc pod uwagę inflację, jaka powinna być w tamtym czasie. Słuchajcie. Wszystkim buonasera, signore, co na to? Ej no, chłopaki, bo proponujecie mi poniżej jego wartości aktualnej i to mi się tak trochę nie podoba. Nie chciałbym utrudniać negocjacji, dlatego nie zmienię swojej ceny.
O Jezus, te dialogi. Dobra. Co wy na to? No to kiwam w oko. Znaczy, ja wiem, że ja mógłbym kliknąć, żeby go sprzedać, ale zawsze myślałem, że coś się uda. Zawsze wolałem zrobić to. Ten Real Madryt, proszę bardzo, już Real Madryt z góry proponuje więcej niż Milan. A co najfajniejsze, przyjdzie do nas Lopetegi. Więc witamy serdecznie, Lopetegi. Zaproponuj nową kwotę. Julian, fajnie, że pracujesz tyle lat w tym Madrycie, że ci się powodzi. Miło. Powiem ci, że fajnie, nie? Ale ja chcę zobaczyć szóstkę z przodu. Ile tych tytułów już zdobyłeś? Dobrze jest? Dobrze płacą? Okej, no i widzicie, to jest dobry człowiek. Pogadać można i dobrze zespół potrenuje, nie zwolnią po 2 tygodniach, nie zdradzi reprezentacji. Takich ludzi to ja lubię. Dobra, tak więc czekamy dalej. Joe Gomez na środek obrony, a z drugiej strony to jest były zawodnik Liverpoolu. Czy chcemy, żeby on tak zdradzał ten zespół? No nie wiem sam, nie wiem. Hamilton został sprzedany. O, to mi się podoba, a my dostajemy ofertę wypożyczenia Hendersona. Tylko, że to jest ten bramkarz, którego ja chcę sobie zostawić. Chyba. Czekajcie, muszę zobaczyć. Gubię się w tych wszystkich nazwiskach, bo tu jest zrobiona po prostu taka wystawa tych wszystkich pozycji, że ja już sam nie wiem. Tak, ja go chciałem zostawić. Mogę sprzedać O'Hare i mogę sprzedać Romero. I chcę sprzedać Pereirę. Tego gościa chcę sobie zostawić. Więc nie, po prostu go nie wypożyczymy, bo zostaniemy z jednym goalkeeperem. Dobra, co my tutaj mam dalej? Lukaku został sprzedany, Willock został sprzedany. Oferta za Bellottiego, proszę bardzo. FC Barcelona zgłasza się po Włocha. No chłopaki lecą bez sentymentów, kupują wszystkich, nie myśląc w ogóle, czy im oni pasują, ale spoko, jakby nie ma problemu. Sprzedamy wam Bellottiego. Tylko musimy tutaj wynegocjować dobrą cenę. Zobaczymy w takim razie. Zobaczymy, jak to będzie. 49 milionów, zaproponuj nową kwotę. Co wy na to, żeby dać mi za niego 55? No i proste. No i proste. Tak więc spłynie do nas kolejne 100 milionów. I my w tym momencie możemy zastanowić się w sumie, czy nie chcielibyśmy jakiejś gwiazdy super na napad. I chyba rzeczywiście dodamy jeszcze wytyczną. Napastnik. Ma być klasa światowa. Niedowolny, klasa światowa. I ma być, nie może być starym pierdem, no bez żartów. No ale taki też nie może być. 2,7 niech będzie, albo nawet 2,8. Bo chcemy mieć przekrój wszystkich najlepszych, którzy zostali. Bo mamy taki zastrzyk gotowy, słuchajcie, że możemy zrobić rzeczywiście największy transfer. Jakby możemy zrobić tutaj coś niezwykłego. I to się prawdopodobnie stanie. Co prawda nie wiem, czy teraz, czy jeszcze poczekamy, zobaczymy, no ale budżet nam dali, jakby zarząd Manchesteru dał nam bezgraniczne zaufanie, tak? I musimy wygrać ligę, ewidentnie, bo to jakby takich pieniędzy nie daje się komuś, żeby był w top 4, chyba że jest się United w rzeczywistości. Ja tego nie powiedziałem. To zweryfikowała rzeczywistość. Dobra, tak więc słuchajcie, czekamy w takim razie, żeby zobaczyć, jak to będzie tutaj wyglądało. Bellotti został sprzedany, no i super. Czyli kolejne jakieś w ogóle kupy hajsu, ciężarówki i walizki nas przylecą. Ej, dobrze wygląda Bellotti w koszulce Barsy. Naprawdę dobrze, jakby tutaj. Pereira jednak nie odejdzie, spoko. Pul może odejdzie wreszcie do 3 razy sztuka. Zobaczymy. No i czekamy. Dobra, lecimy dalej. Xordan, napisz do mnie na fanpage, dobra? Bo chodzi o to po prostu, żebym wiedział, że to ty, bo ja będę wiedział, że to ty, tylko mi się nie chce szukać konwersacji. Okej, okay, dobra. Więc czekamy, słuchajcie, dalej na to, co się tutaj będzie działo. Pereira, wow! Może ciebie sprzedam. Coraz większe oferty dostaję, stary, za ciebie. Ty weź może zostań u nas, jeżeli się miesiąc, ja sprzedam za 70. Mbappé kup. Co? Ziołek, czytam ci w myślach. Dobra, słuchajcie, zaraz debiutuje liga. Na szczęście to okienko transferowe nie kończy się
nie kończy się tak, jak kończyłoby się w rzeczywistości, bo tutaj nie mamy napastnika, chcę tylko zauważyć. Mamy tego Muralesza. Nie mamy jeszcze scoutingu. Dla kogo powinniśmy mieć w ogóle scouting? Nie mamy scoutingu dla kogo zleciliśmy. Boże, kogo ja zleciłem? O, tego zleciłem. O Boże. Znaczy ja go kupię. Kupujemy go teraz i go szkolimy. Jakby to nie ulega wątpliwości. Ale musimy zobaczyć napastnika, słuchajcie. Musimy zrobić ten banging transfer. Nie wiem, czy chcę ściągać Valentę, czy nie. Tu się muszę zastanowić. Bo jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie, przyznam szczerze. A mianowicie zrobienie... takiej strasznie chcę zrobić jedną fergusonowską rzecz, słuchajcie, czekajcie. Narodowość. Portugalia. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Wiem, że była w narodowościach tych najpopularniejszych. Dobra, sorry. To będzie w takim razie La Liga. Nie, co ja gadam, Serie A. Oczywiście, że Serie A. Od razu myślałem o Serie A. Nie wiem, o czym wy myśleliście. Chcę zrobić, słuchajcie, taką... ojoj, taki powrót Ronaldinho na ni. Ronaldinho. Ronaldo na ni. Chyba to zrobimy, słuchajcie. Chyba to zrobimy. Wydaje mi się, że to będzie to. Wydaje mi się, że to będzie to. Cezar, ty dawnośmy się chłopie nie widzieli. Dawnośmy się chłopie nie widzieli, wiesz, bo ja bez ciebie nie potrafię, nie, chłopie. Jakby, to jest tak, że my zawsze mamy też, mieszkamy niedaleko siebie, my się lubimy. Słuchajcie, duet, robimy to? Ronaldo Nani? Robimy to? Taki z niego Nani, że ma 3 słabszej, ale robimy to? A ten taki Ronaldo, że ma 2 na 2. Robimy to? To jest taki powrót starego Manchesteru, słuchajcie, tej magicznej Portugalii. Wydaje mi się, że to jest fajne. Wydaje mi się, że to jest spoko. Słuchajcie, i to będzie taki własny sznyt w tej karierze. Może grać napastnika lewego skrzydłowego. On będzie pod nim podwieszony. Wyobraźcie sobie ten duet. Oczywiście ściągniemy też tego gościa, żeby się ładnie rozwijał, bo rezerwowi zawsze są potrzebni. Wydaje mi się, że to jest to. Dobra, czas pojechać do naszego starego klubu. Znowu z zażenowaniem jak w Hanzie. No siema, ej. Bo sprawa jest taka, Siergiej wisi na ścianie. Ale miło. Wiecie, chłopaki, bo sprawa jest taka, że ja wam ściągnąłem, ja wam go ściągnąłem, ale ja bym go jednak potrzebował. Co wy na to? Dzięki. Siema Cezar. Dawno się nie widzieliśmy, stary. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Wiesz, znowu byś się przydał do pomocy. Fajnie. Ty 5 lat? No i spoko, ja z tobą lubię gadać. To oczywiście, jak zwykle, bez klauzuli, stary. Przecież wiesz, jak ze mną się negocjuje. Powiem ci tak, znasz mnie, próbujesz zawsze mnie namówić na premię, nie ma premii, mieszkanko w Manchesterze kupisz, 150 może być, to i tak są tak śmieszne pieniądze, że może być. Proste. Tak więc jedną rzecz już mamy zrobioną. Dalej musimy przejść tutaj. O. W sumie ja go nie chcę wypożyczać. Zaproponowałem to wypożyczenie, ale zapomniałem, że w tej grze się nie da wypożyczyć z opcją ten. Dobra, ej, niech on się tam rozwija. Niech on się tam rozwija, powiem szczerze. Weźcie się tam ten. Ja nic nie chcę płacić, co wy na to? Dobra, spadajcie, bo ja żartowałem trochę. Dobra, Griezmana nie kupujemy, słuchajcie. Griezmana nie kupujemy. Kup rudego snajpera z Hanzy. Nie, no teraz nie wiem, czego będziemy potrzebowali. Chociaż może na ten sezon
to wie. Na razie idziemy po Ronaldo, słuchajcie. Nie mam w ogóle pojęcia, w jaką cenę powinniśmy tutaj mierzyć. Dlatego też zaproponuję innego zawodnika. Ej, zobaczcie, jak ja się stresuję przed tą rozmową. Widzicie, co się dzieje z moją prawą ręką? To są emocje, ej. To, widzicie, co się dzieje z tą prawą ręką? To jest stres. Jak ja z nim gadam, to... Sprzeda czy nie sprzeda? Sprzeda czy nie sprzeda? Dobra, damy wam skrzydłowego. Słuchajcie, jest młody, perspektywiczny. W życiu tak dobrego skrzydłowego, żeś nie widział. A jak na pianinku gra? Oj, piękne. Alexis Sanchez wraca do Włoch. My proponujemy nową kwotę. Tylko jest jeden problem. Ten gościu nie będzie dobry. Jak on kosztuje tyle teraz, to raczej nie będzie dobry. Siema Kłesek, witam serdecznie. Mam nadzieję, że się fajnie w zgodzie było. Wszystkich pozdrowię jeszcze ode mnie, nie? Liczę na to. Dobra, a ja idę gadać z Felixem. Idę gadać z Felixem. Zobaczymy, co nam powie Felix. Dobry wieczór, Felix. Co mam u ciebie? Sporadyczne występy. O, w mordę, to się dobrze zapowiada. 5 lat, stary, wtedy... O, już będziesz mógł pić piwo w Stanach, jak się skończy kontrakt. Dobra, co my dalej mamy? Nie będzie klauzuli? Oczywiście, że nie będzie, po co mi klauzula? Chodź, Ronaldo 2x2, to jest... Nie, ile ty możesz zarabiać, ty? Żeby cię nie zepsuć, dzieciak. 20? No skąd ja miałem wiedzieć, ile on zarabia, ej? Przecież on dopiero od roku może sobie legalnie piwo kupić. Dobra, wrócimy do tych rozmów, jeszcze zdążymy. Jeszcze zdążymy. Czy to jest dalszy ciąg kariery Hanzy? Tak, to jest dalszy ciąg kariery Hanzy. Z Hanzy jesteśmy w Manchester United, gdzie mamy 500 000 000 budżetu transferowego. To jest niezwykłe. Okej. Więc zagramy sobie to. Wiecie co? Wykorzystując Valentę i to, że nie mamy na razie napastnika, to zrobimy w ogóle jeszcze jeden taki mały myk. Bo jestem bardzo ciekawy. Będziemy operowali na jednym składzie, bo ten drugi skład ewidentnie jest jakiś zgliczowany. Więc ten drugi skład sobie po prostu usuniemy, bo coś tu nie działa i będziemy te składy po prostu rotowali w miarę potrzeb. Więc mamy ten, weźmy sobie taktykę i zrobimy coś innego, znaczy formację. I zagramy sobie tym. Jestem ciekawy, czy to zadziała w symulacjach, słuchajcie. Więc martwi mnie tutaj brak dwóch defensywnych, ale to nie powinien być problem. I patrzcie na to, Valente oczywiście będzie tutaj. Mbappe będzie oczywiście tutaj. Rashford będzie oczywiście tutaj. Cyk, cyk, cyk. On będzie oczywiście tu. No moim zdaniem to wygląda dobrze. Zobaczymy, słuchajcie. Wydaje mi się, że to będzie spoko. Wydaje mi się, że to będzie spoko. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Czekamy, słuchajcie, także na to, co zrobić z prawą obroną. Chyba zostawimy sobie po prostu wszystkich tych typów i zobaczymy, jak oni będą się sami rozwijać. Bo ja też teraz mało robiłem treningów. Nie ma co się oszukiwać i nie daje mi się wykazać na tyle, na ile mógłbym się dać wykazać. W dodatku nawet nie mogę im się dać wykazać, bo nie wiadomo czemu. A jak widzicie, naprawdę ta sekcja prawych obrońców jest imponująca, jeśli chodzi o możliwości. Wszyscy mają strzały rozwojowe w górę, więc wygląda to nieźle. Więc wszystkim musimy dać po prostu szansę, jakby nie wyobrażam sobie w inny sposób tego wszystkiego. Co więcej, patrzę jeszcze, co tutaj się dzieje. O, możemy Chonga rozwijać, bardzo dobrze. Niech on tutaj pracuje ładnie pod naszymi skrzydłami. Bo wydaje mi się, że to jest gościu, który może być kluczowy w rotacji, bo on może grać wszystko z przodu. Dawaj Paul z Borussii. Po co? Mamy całkiem przyzwoitego, mamy Hysaja. To jest naprawdę odpowiedzialny, fajny zawodnik, więc ja nie widzę 8-4 oceny ogólnej, naprawdę nie widzę powodu, żeby go teraz zmieniać. To wygląda dobrze, jakby tutaj się nie czepiam. Więc słuchajcie, to jest podstawowy skład. Oczywiście teraz nie moglibyśmy tym grać, bo mamy kontuzjowanego Bajego. No i też trzeba wybrać kapitana. Oczywistym kapitanem jest tutaj chyba zawodnik najdłużej w składzie. Słuchajcie, kapitanem De Gea czy Rashford?
De Gea czy Rashford kapitanem? To jest pytanie. Ale chyba zostawię De Gea, bo będę go mniej rotował po prostu. Więc zostawimy sobie chyba Dawida tutaj. Patrzę, czy mamy wszystkich zdrowych na ławce, bo to jest istotne, żeby zobaczyć, czy nam się zgliczowała kariera, czy nie. Jak nam się zgliczowała, to jesteśmy troszeczkę w pupie, bo nie mamy już na to wpływu. Już próbowaliśmy to robić wielokrotnie i to po prostu nie działa. Zobaczymy. De Gea, no nie? Widzę, że większość z was jest za Dawidem. Dawid będzie kapitanem, słuchajcie. Rashford czeka na swój czas, jest drugim kapitanem, więc jeżeli on będzie na boisku bez Dawida De Gea, to Anglik będzie miał opaskę, a dziewiątkę na plecy bierze Valente i spoko. Jakby okej, okay, to mi się podoba. To mi się podoba, nowa dziewiątka Manchester United. Zobaczymy, czy będzie bardziej skuteczna niż obecna. No i czas na nasz pierwszy mecz Premier League. Gramy przeciwko Leicester, nowa liga, zupełnie nowy Manchester United. Patrzcie na numery, czy wam pasują, czy coś chcielibyście zmienić. Tego De Ligt tam może, ale nie wiem, a my rozpoczynamy. Hysaj strzela pierwszą bramkę w 8 minucie, więc dobrze funkcjonują boki, nie tylko te ofensywne, ale też obrona fajnie gra. Nie pobijam tego pierwszego meczu, bo to jest nasz debiut w Premier League, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać, że będziemy tutaj odpowiedzialni na tyle, żeby jeszcze strzelić jednego gola i spoko. Jak na razie jest dobrze. Mbappé wchodzi do ligi. Siemamo, kolamo. I mamy gola. Więc jest dobrze. Czy Valente to Regen? Nie, Valente to jest gościu, który z tego co pamiętam jest kupiony z katalogu albo wygenerowany przez grę jeszcze w trzeciej lidze niemieckiej. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę imponujące i także jak go rozwinęliśmy. Dobra, mamy ofertę Okej, tam cały czas jest Czolo, więc u niego się rozwiniesz. Tylko weź to zaakceptuj, chłopie, bo naprawdę żal, żebyś tego nie zaakceptował. Ja akceptuję wszystko stąd, bo chcę tego Pereiry się pozbyć. Jest okej, słuchajcie. Stawiam się nad numerem De Ligta, ale już jak zadebiutował, to w przyszłym sezonie najwyżej. Mówicie o, to mi się podoba. Zaraz zobaczymy tego zawodnika, bo cały czas przypominam, że szukamy też środkowego obrońcy. Tak? Nie. O, jest. A, jeszcze tu. To jest prawy obrońca. Aha, okej, okay, ja byłem pewny, że to jest środkowy. Znaczy, w zeszłym roku był środkowy chyba. Okej, okay, więc wygląda to dobrze. No i teraz, słuchajcie, trzeba zbudować, trzeba znaleźć tego środkowego obrońcę, który powinien tutaj być od skauta, jeszcze nie ma. Czekajcie, a czemu go jeszcze nie mamy? Zespół. Transfery. Czemu jeszcze nie mamy środkowych obrońców? O, jest. Dobra, ja zgaduję, że zagadu. Jest Upamecano / Upamecano. Jest Red Sos, wielokrotnie próbowany, żebym go ściągnął. No jest ten gościu z... on wygląda też fajnie. Zobaczmy sobie, chyba jeszcze jest czas, żeby wyskautować Konate. Więc zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i co, czekamy na super puchar z Manchesterem United. Pereira jednak nie zmieni barw klubowych. Oferta transferu Morales. Kto to jest? Ty są. Ale on w tym sezonie też nie zmieni barw klubowych. Zostanie u nas jeszcze chwilę, bo jest teraz rezerwowym napastnikiem, więc nie możemy, słuchajcie, się aż tak tutaj pozbawiać broni w przypadku kontuzji Valente chociażby. Dobra, gramy z Manchesterem. Wilson został sprzedany, to oczywiście cieszy, a my patrzymy na to, co się tutaj dzieje. Real Madrid. No i to jest problem. A nie, dobra. Zobaczcie, proszę, zobaczcie ten skład. Potrzebuję waszej pomocy. To jest nasz obecny skład. Proszę, zobaczcie, czy... proszę, zobaczcie, czy poza Savicem coś się zmieni. Bo to jest bardzo ważne. Hysaj, De Ligt, De Vrij, Kieran. Chyba tylko się zmienił Savic. Chyba jest dobrze. Wygląda, że jest ok, a my gramy z Realem Madryt. I zobaczmy, przegrywamy jak na razie 1-0 po bramce Asensio. Lukaku, no tak, przecież go tam sprzedaliśmy. O Boże, jak teraz żałuję, patrząc na tą jedenastkę. No dobra, panowie, ale budzimy się trochę. Budzimy się.
Chyba się nie obudzimy. Garnacho, 2-0. Przegrywamy z Realem Madryt. No ale to tylko pokazuje, słuchajcie, że jeszcze nie jesteśmy gotowi. Można kupić zawodników, ale tak jak mówię, my chcemy zbudować zespół, a nie tylko kupować graczy. Więc ważne jest dla mnie to, żebyśmy tutaj, żeby też ci zawodnicy się ze sobą zgrali i musimy im dać na to chwilę czasu. Dobra, tak więc Chong nam się tutaj szkoli się tych dwuśrodkowych obrońców. Fajnie, że się udało wypożyczyć tamtego typa do Atletico, bo po prostu tam się fajnie rozwinie i to mi się podoba. Co się tutaj dzieje? Został wypożyczony, nagroda z turnieju, koniec zawieszenia. Okej, tak więc słuchajcie, czas na pierwszy mecz, duży mecz Premier League, bo to spotkanie to była rozgrzewka z Leicester. Pereira został sprzedany, no wreszcie. To jest miła wiadomość, że się go pozbyliśmy. A teraz gramy na wyjeździe, gramy na Etihad, wygrali 3-2 z Wolves, więc to nie jest, jakby to nie jest najlepszy wynik. Ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz. W ogóle, kogo oni tutaj mają? Tego prawego obrońcy nie będę ukrywał, nie kojarzę. Gołowin, graliśmy z nim. Kevin, Barella albo Barella, nie wiem, a to jest chyba Barella, ten z Torino czy coś? O Boże, Rashford z czerwoną. Silva, czyli Bernardo, to będzie raczej, znaczy na pewno Bernardo. Okej, no remisujemy na wyjeździe, mogło być gorzej, słuchajcie, mogło być gorzej. Czerwona kartka Rashforda, czyli chłopak jakoś tam odpalił. No co mogę powiedzieć, no mogło być gorzej. Shamurai, witam koza, cieszę się, że mogę nabyć udziały w klubie prowadzonym przez pana. Oczywiście, że tak, witam w zarządzie Manchester United. Gdzie indziej byś kupił udziały Manchester United, jak nie zadychę tutaj. Znaczy zadychę, jak nie tutaj. Witam, bardzo dziękuję za kolejne wsparcie. Słuchajcie, wreszcie udało mi się wyłączyć donaty SMS-owe. Jakby tak jak gadaliśmy, słuchajcie, już nie chcę się wracać do tego. Donaty SMS zostały wyłączone, więc jest możliwość wsparcia tam DotPayem, PayPalem chyba i PaySafe Card. Nie PayPalem, nie. DotPayem, PaySafe Cardem. Tak jak rozmawialiśmy, słuchajcie, cały ten Donate Gate nakłonił mnie do tego, o czym, tak jak wiedzieliście, myślałem już od dłuższego czasu, czyli wyłączeniu tych SMS-ów, bo uważam, że jeżeli ktoś ma własne konto albo kupuje ten PaySafe Card, to jakby wydaje mi się, że jeżeli stwierdza, że chce kogoś wspomóc w taki sposób, to po prostu bardzo to doceniam i tyle. Dobra, co my tutaj mamy? Gramy z Burnley, które jest liderem Premier League, chcę tylko zauważyć, więc w 2024 Burnley jest potęgą. Zakłady dawajcie. Teraz z tym kursem myślę, żebyście byli milionerami. Tylko trzeba by było jeszcze jakoś przetrwać te parę lat. Zobaczmy, słuchajcie, kogo gra sama nam wrzuci za Rashforda na to spotkanie. No nie, musimy tam wrócić. Musimy tam wrócić, bo ja nie akceptuję takiego wyboru. I zrobimy, słuchajcie, zrobimy tak. Zrobimy tak, wiem, że dałem go, słuchajcie, że dałem go na ławkę rezerwowych z czerwoną kartką. A, Burnley jest drugie, nie obstawiajcie! Bo jestem piąty. To kto jest pierwszy? Ej, kto jest pierwszy waszym zdaniem, czat? Kto jest pierwszy? Czekam, obstawiajcie, kto jest pierwszy. Wiem, że są dwie kolejki, ale zobaczymy, kto dobrze wystartował ligę. I swoją drogą, Mia Królo, gratuluję spostrzegawczości. Dlatego jesteś dobrym asystentem. Dziękuję, że jesteś. Kto jest pierwszy waszym zdaniem? City nie może być, bo zgubiło punkty z nami. Było 1-1, znaczy 0-0. Najwięcej widziałem, że będzie Chelsea. I pierwszym zespołem jest Chelsea. Dobrze powiedzieli, ale też dlatego, że Chelsea zagrała kolejkę więcej, więc tak naprawdę Burnley jest pierwsze. Stawiajcie na Burnley. Chociaż nie stawiajcie na Burnley, nie! Stop! Nie, stawiajcie na United! Boże, nie! United! Na United stawiajcie, co ja gadam? Dobra, słuchajcie, jest dobrze, mam nadzieję, chociaż gramy... gramy u siebie, więc liczę, że tutaj będzie łatwo, przyjemnie, 2-0, Kiern i Morales strzelają. Jak na razie, muszę przyznać, że Valente no jeszcze się nie odnalazł, no ale słuchajcie, to jest nowy zespół, wielkie wymagania, to jest 9 w Manchesterze United.
to wiecie, to już nie, to nie są proste rzeczy, żeby znieść. On cały czas jest młody, to jest 23-latek, przypominam. Więc my sobie spokojnie tutaj symulujemy. Za niedługo będziemy zbliżali się do końca okienka transferowego. Wtedy też jeszcze raz musimy porozmawiać z... właśnie z zawodnikiem, który został wyskautowany, a mianowicie chodzi tutaj o tego naszego Cristiano Ronaldo z dwoma gwiazdkami, słabszy nogi, dwoma gwiazdkami, szuczek. Dobra, bierzemy go. Jego musimy, słuchajcie, wrzucić teraz na tapetę, wiecie, trening. On bardzo szybko złapie się do pierwszego składu. On naprawdę liczy, że to będzie naprawdę szybka opcja, więc kupujemy go teraz. Romero mogę wypożyczyć na spokojnie, na chillku, bo jeżeli on tam pójdzie nawet i będzie jakiś pożar, to możemy go ściągnąć. To jest spoko opcja. A teraz tak, musimy cofnąć się do transferu tego Portugalczyka, spróbować wtedy dać też im Sancheza, żeby się go pozbyć. Gustafsson, o, to jest bardzo fajna opcja, słuchajcie, bo Gustafsson zawitał do Premier League. Jeżeli on się sprawdzi w Premier League, to my go kupimy. To jest fajny scenariusz, słuchajcie, że on się, wiecie, pojawia w Premier League, my cały czas patrzymy, jak on sobie radzi. I to jest pomysł. Maciek, jak minął dzień? Dobrze, znaczy jestem jeszcze trochę przeziębiony, co słychać, ale już powoli wracam do formy, robię materiały, żeby się... Będzie naprawdę dużo działów. Grudzień, styczeń mam... Nie, że zaplanowane dzień po dniu, jak będzie wszystko, ale mam tak dużo fajnych rzeczy, słuchajcie. Tak jak mówię, no naprawdę na dniach materiał z Robertem. Teraz to już nie zależy ode mnie, mam nadzieję, że jutro się pokaże. Jest na to szansa bardzo duża, nie obiecuję, ale jest tak. Mówię z Robertem Lewandowskim oczywiście, materiał. Dalej, mam nagranego piłkarskiego leszcza, który czeka na montaż. Będzie gigantyczny pack opening, w któryś z dni świąt pewnie. Dalej będzie, co ja jeszcze mam zaplanowane, super film karierowy. Nie powiem co, może ktoś się domyśla, ale super film karierowy jest zaplanowany. Co dalej jest? Mam fajne materiały z Ultimate'a wymyślone, z ikonami różnymi i tak dalej. Czy coś jeszcze mam w głowie? Tak, jeszcze jeden materiał z Robertem Lewandowskim. Mam w głowie też super materiały z FIFA. Z FIFA i z Orlika połączone i też z Orlika. Mam naprawdę łeb pełen pomysłów. I oczywiście będzie klasyczne zestawienie najlepszych paczek 2018. Zrobimy też najlepsze momenty Orlika prawdopodobnie 2018. Znaczy ja zrobię, nie zrobimy, bo ja nikogo sam pracuję tutaj. Więc naprawdę, jeżeli to nie zasługuje na suba, nie jest warte bycia na bieżąco, to już naprawdę nie mam pojęcia. Jeżeli oglądasz na kanale Koza Stream, to ja jestem na kanale Koza Sport. Subskrybuj tam, subskrybuj tu. Boże, ile wy macie klikania, współczuję, ale mam nadzieję, że warto. Robię wszystko, żeby było warto. Samuraj! Gdzie można znaleźć loże VIP z darmowymi drinkami dla udziałowców, bo zmęczyłem się podróżą z Dominikany. Michael pana odprowadzi. Tak więc Samuraj, już wiesz co robić. Ty idziesz z Michaelem. Dom to na UDZ. No witam serdecznie, widzę, że w końcu ktoś konkretnie objął stołek trenera Manchester United, który to widział, żeby Koza prowadził mój kochany klub. Pozdro, Kajdyk. Domson, wielkie dzięki. Bardzo fajnie, że jesteś. Dzięki też, słuchajcie, wszystkim, którzy byli ode mnie na streamie charytatywnym, bo od tego nie powiedziałem teraz Domson jakby, bo kojarzę ksywę, więc ten... Dzięki wszystkim, którzy mnie pozdrawiali na streamie charytatywnym w dotacjach, jakby, że pokazywaliście, że jesteście ode mnie. Bardzo było mi miło, taki, byłem dumny trochę, nie? Że wy ode mnie. Domson LDZ, mój człowiek. I Samuraj po raz kolejny. Miałem oczywiście na myśli Kamorze, z której operuje również z Wisłą Kraków, która pod moim patronatem ma zamiar wygrać Ligę Mistrzów. To byśmy się tam w finale spotkali. Samuraj, wielkie dzięki za dotację. Dobra, lecimy, słuchajcie, z Cristiano Ronaldo 2x2. Chcemy go kupić. Lewandowskiego kup i... nie kupimy Lewandowskiego tutaj, nie warto. Po prostu czekamy, aż Lewy skończy karierę i będzie jego regen. Bo... Po co nam 35-letni zawodnik, który jeszcze radzi sobie w Napoli, ma 80 oceny ogólnej, jakby... To w ogóle się nam nie kalkuluje. Skrzydłowy Alexis Sanchez. Proszę bardzo, cyk. Okej. Dobra, zaakceptuję wam to. Może być. Tylko teraz pytanie, ile ja muszę dać? Zobaczymy, czy przez to, że on jest wyskautowany, może agent sam coś zaproponuje. Fajny byłby taki bonus, nie ukrywam.
Zobaczcie to, jego aktualna płaca to jest 18,5 tysiąca. Ja zaproponowałem 20 i on był niezadowolony. To jest tak, będziesz planem na... Nie, rotacyjne występy. Chociaż nie, plan na przyszłość ci dam. Sporadyczny, dobrze. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Staram się go obciąć tam, gdzie mogę. Jeśli chodzi o to, żeby on się nie złościł na początku, że nie gra. Rozumiecie, o co chodzi? Dobra, tak więc to mamy. Remiza. Wiesz co? Takie rzeczy będą materiały niedługo. Naprawdę zrobię taki konkretny, jak kiedyś zrobiłem, więc. Więc takie rzeczy będzie można się dowiedzieć. 47, dobrze. Znaczy nie dam, wiecie co? Nie dam. Premii za podpis mu nie dam. Z tego powodu, że to jest 19-latek. Ja mu nie dam tyle gotówy na raz, bo jak typek dostanie 500 000 i zacznie się rozbijać z tym po Manchesterze, to skończy jak Georgie Best. Mogę ci dać tyle, żebyś miał to racjonowane. Co ty na to? Okej. Więc tak zrobimy. Nie dam ci tyle hajsu na początek, stary. Jakby mam jeszcze głowę na karku. Nie robimy takich rzeczy. Nie robimy takich rzeczy. Gzordan, napisałeś do mnie? Mam nadzieję, że tak. Jak nie, to napisz. Bo wiesz. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Griezmann gra w Arsenalu! Woo! Teraz zobaczyłem. Nie ucieszyło mnie to zupełnie, bo jestem trenerem Manchester United. Ale fajnie. Dobra, zobaczmy. Dziękuję. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Zawodnicy nieobecni. Bo powołania przyszły. No tak, to się dziwię, że się zwiesiło. Mam propozycję wypożyczenia Lloyda. Lloyd, it's staying with us. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Sancho nie ściągamy, słuchajcie, z tego powodu, że to jest zawodnik obecnie Manchesteru City. My go mieliśmy. On się nie rozwinął jakoś super. Jakby to nie jest zawodnik, którego... To nie jest... Nie rozwinął się w tym uniwersum tak, żeby moim zdaniem było warto go ściągnąć tutaj. Powiem szczerze, zastanawiam się tutaj nad tymi środkowymi obrońcami, bo mamy trzech klasowych. I nie widzę sensu ściągania tego gościa. Jakby on jest genialny, tylko jest aż za dobry do naszego klubu. Wydaje mi się, że ściągniemy Konate. Wydaje mi się, że kupimy go, prawda? Moim zdaniem będzie lepsza opcja. Zna ligę. Będzie wiedział, że przychodzi na rezerwę. Swoją drogą dwóch wykupili z Lipska. Wydaje mi się, że to jest spoko opcja. 25 lat, więc mamy spokojnie 5 lat gościa na ławkę. Nie żebyśmy tyle czekali, ale on da nam czas, żebyśmy zbudowali fajną bazę juniorów. Wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja. Zrobimy tak i będziemy, słuchajcie, mogli wtedy spokojnie zbudować szkółkę juniorów w przyszłym sezonie, kiedy rozwinie nam się Ronaldo. To brzmi jak plan. W Manchesterze myślę, że staniemy właśnie dwa sezony, a potem skończymy tą karierę. Taki jest mój plan, bo liczę, że potem zaczniemy nową po prostu od zera, bo tutaj już zaszliśmy bardzo daleko i nie wiem, czy jest sens grać dalej, po prostu. Dobra, tak więc zaoferuj kwoty za piłkarza. Czy ja mam kogoś, kogo chciałbym oddać już do Newcastle? Tutaj już nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma. No tutaj nikogo nie ma. Może tu. Nie, no tutaj też nikogo nie mamy. O! Rafa, ty żyjesz w ogóle jeszcze? Nie, no dobra, to nie mamy. Zaproponujemy w takim razie kwotę. Wydaje mi się, że 25 albo 22 nawet. 3 damy. O, proszę, tak się kliknęło. Powinno być ok. O, super. Nie ma problemu. To jest takie dobre wzmocnienie, słuchajcie. To jest takie dobre wzmocnienie. Więc weźmiemy go sobie i zobaczymy, jak to będzie dalej.
negocjujemy z nim. Tutaj trzeba będzie go tylko uświadomić, że to nie będzie dobra rola w zespole. Trzeba go uświadomić po prostu, że to nie będzie dobra rola. A Vinicius Junior z Realu, Real podkradł kiedyś Manchester United, Ronaldo, to ty teraz rób to samo. Czy Real nie podkradł, to był największy transfer wtedy, więc to nie była kradzież. Sporadyczne. Rotacyjne mogą być. To nie była kradzież, a poza tym nie potrzebujemy lewego skrzydła z Brazylii. Jakby nie, po prostu. Nie jest nam potrzebne. Dobra, mamy to w takim razie ogarnięte. Akceptuję wszystko, co się dzieje. Super, ekstra. 55 zarabiasz. Masz 70, żebyś siedział na tej ławce i się nie krzyczał. Wow! Chłopie, coś ty se za agenta ogarnął. I jeszcze może będę cię masował, jak będziesz siedział na tej ławce. Gościu, strasznie dużo pieniędzy. Dobra, ej, typek ewidentnie ma alimenty albo jest zadłużony. Potrzebuje hajsu teraz. Chłopak wpadł, słuchajcie. Chłopak, słuchajcie, ewidentnie ma problemy z hajsem, nie? Nie wiem, czy ja go chcę teraz kupić. Ewidentnie gdzieś bujał się po klubach i cały hajs się skończył, nie? No zobaczcie na to, no. Nieważne, co chce, to ten pewnie wybłagał tego agenta. Ty, weź mi, ogarniesz mi ten bonus, stary, bo jest ciężko, krucho z hajsem jest, spełni się w samochodzie. Ewidentnie, nie ma innej opcji. Dobra, damy mu tyle. Żeby miał samochodem jakim przyjechać, samochód dostanie od klubu. Nie no, ale powiem ci, że taki z ciebie Dembele może zaraz być. Dobra, tak więc jest okej, słuchajcie, naprawdę. To było genialne okienko transferowe. Nie chcę liczyć, ile hajsu wydaliśmy. Ale zobaczcie na to. To jest naprawdę ten Manchester United z okna. Wygląda przegenialnie. Przegenialnie wygląda. A Van Dijk? Trójka Holendrów na jesio wyglądałaby ciekawie. Właśnie nie chcę grać trójką obrońców, dlatego nie, ale mamy taki fajny holenderski zaciąg. Bo mamy taki trójkąt holenderski. To nie brzmi dobrze, koza. Mamy taki trójkąt holenderski tu, zobaczcie. De Jong, De Vrij i De Ligt. To wygląda naprawdę fajnie. Więc jest o co się tutaj zgrywać w tym składzie. Oczywiście lewy skrzydło to będzie Markus, który dostał tą czerwoną, ale ten. Zobacz, ile wydałeś, zyskałeś na transferach. Okej, możemy zobaczyć, proszę. Transfery. Gdzie to będzie? Nie, będzie w biurze. Transfery i zobaczmy, ile wydałem i ten. Na co? A, to są takie wydatki, spoko. Zysk 229 milionów, 314 wydatki. No ale zobaczcie, że jakby transfery to było 277. Ej, to zobaczcie, 277, wyszliśmy na równo, ale jazda. Wychodzi na to, że na transfery wydałem. Wychodzi na to, że na transfery wydałem kilkadziesiąt tysięcy. Nie, przepraszam, kilkaset. Wychodzi na to, że wydałem około... Ale jazda. Niezła opcja, słuchajcie, niezła opcja. Są miliony, więc to nie są tysiące. 240 tysięcy w takim razie wydałem na transfery. Nieźle, słuchajcie. Nieźle. Więc naprawdę jestem z tego wszystkiego zadowolony, co nam się tutaj udało osiągnąć, a to jest dopiero początek tej kariery, bo... kto to jest? Nie, to jest ten boczny.
okej, musimy zwolnić sloty treningowe, więc mam nadzieję, że w Huddersfield on się rozwinie i że zaakceptuje to. Okej. Czyli zostaniemy, w sumie gra sama nam zostawiła tylko jednego bocznego obrońcę, ale to nie jest problem, bo jakby tamtych możemy cały czas zawołać z wypożyczenia. Nie, masakra, co się tutaj ten... z tymi transferami, śmiesznie. Nie zostanie wypożyczony, został wypożyczony, super. Nie, no to naprawdę jesteśmy ustawieni teraz. Naprawdę jesteśmy ustawieni i co ja mogę powiedzieć? To było naprawdę fantastyczne okienko transferowe. I mam nadzieję, że w tym sezonie te transfery zadziałają, bo no dostaliśmy gigantyczne zaufanie. Fajnie by było tego nie zmarnować, jak jeden pan, który parę dobrych lat temu, od 2004 roku, stracił pracę.